Szkoła podstawowa kończy 3-letni okres przygotowawczy w celu przystąpienia do sieci szkół promujących zdrowie i w celu uzyskania certyfikatu szkoły promującej zdrowie. Partnerem dzisiejszej imprezy jest firma ATA. Firma ATA współpracuje z Agencją Rynku Rolnego w ramach realizacji projektu europejskiego Owoce i Warzywa w Szkole. Gościmy dzisiaj Instytut Żywienia z Gdyni, firma Eligo. Województwo Małopolskie jest partnerem dzisiejszego eventu. I na samym końcu bardzo, bardzo serdecznie witam Was, drogie dzieci. To dla Was ta impreza. To Was musimy przyzwyczajać do zdrowego stylu życia. To Wam przekazywać stosowne informacje, jak żyć, aby żyć zdrowo. I oczywiście bez pomocy i bez współpracy rodziców naszych uczniów nie byłoby tego, co tutaj dzisiaj widzimy. I ta współpraca, taka jak dziś Państwo widzą, jest na co dzień. Dzieci będą uczestniczyć w krótkich warsztatach dotyczących zdrowego żywienia za sprawą właśnie firmy Eligo, którą już wcześniej powitaliśmy. Krzysiu nam powie, kto to jest taki ktoś, kto jest zdrowy. To jest taki człowiek, który uprawia sport, je dużo owoców i warzyw. I zobaczcie, że każdego dnia, bez względu na to, ile macie lat, możecie robić jakieś działania, dzięki którym będziecie pomnażać zdrowie. Bo dzisiaj przy tych stołach, kiedy sobie chodziłam, oglądałam i zielone, i czerwone, i pomarańczowe, różne kompozycje z warzyw i z owoców, zastanawiam się, słuchajcie, ile z nich trafi do waszego brzucha. Wszystkie czerwone warzywa i owoce, kiedy trafiają do naszego, chronią wasze serce. I zielone warzywa, kiedy trafiają do waszego brzucha, działają jak odkurzacz, czyli sprzątają w naszym brzuchu. A ja wam powiem, że żółty i pomarańczowy to strażnik naszej urody i dobrego wzroku. Wszystkie białe warzywa wspomagają waszą odporność. Czy to rzepa, czy kalarepa, czy kalafior, wszystkie, kiedy znajdą się w brzuchu, wzmacniają odporność. Fioletowe mają dodatkowe zadanie, bo chronią wasz organizm, kiedy je zjadacie, przed działaniem szkodliwych, wolnych rodników. To są takie brzydkie robaki, słuchajcie, które wędrują po naszym organizmie i jak nie dostają fioletowych warzyw i owoców, to uszkadzają nasz organizm od środka. Kochani, nie byłoby zdrowia, gdyby nie było ruchu. Za chwileczkę rozgrzewkę dla wszystkich przeprowadzi pani Adrianna Palka. Dzieciaczki, zapraszam pod scenę. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, dół. A teraz sprint. Przyspieszamy, wysoko kolana. Super, rozgrzani. Super, gotowi na resztę aktywnego dnia i zdrowego? Ekstra. Wracamy na swoje piękne stanowiska i się widzimy jeszcze raz później. Pierwszy konkurs to będzie prezentacja waszych stanowisk klasowych. Tytuł konkursu: najbardziej estetyczne i pomysłowe stanowisko klasowe promujące zdrowe odżywianie związane z owocowo-warzywną grupą kolorystyczną. Kolor czerwony to kolor krwi, zatem czerwień to życie. Nie przez przypadek serce, symbol życia, ale także uczuć, w tym tego najdoskonalszego, jakim jest miłość, przedstawiane jest w kolorze czerwonym. Żurawina, jabłka, pomidor, burak ćwikłowy, papryka, malina, truskawka, wiśnia, czereśnia to warzywa i owoce w tym życiodajnym kolorze. Na naszym stole znalazły się zielone warzywa i owoce. Naprawdę warto je jeść, bo zawierają nie tylko wiele witamin, ale także chlorofil, który wzmacnia odporność organizmu, chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i wpływa na czerwone krwinki.
Zawierają również cenny kwas foliowy. Zielone warzywa są jednymi z najzdrowszych, a najlepiej zjadać je na surowo, bo wtedy nie tracą cennych składników odżywczych. Białe warzywa, takie jak cebula, czosnek, cykoria, kapusta pekińska czy kalafior, wzmacniają układ odpornościowy i działają przeciwzapalnie. Zawierają alicyny o działaniu przeciwbakteryjnym. Królem naszego stołu jest fioletowy bakłażan, nazywany gruszką miłości. Z dodatkiem tego warzywa i wielu innych na naszym stole są sałatki, surówki i przekąski. Wszystkie produkty to źródło wielu witamin oraz składników mineralnych, mają wpływ na nasze zdrowie i urodę. Jeśli chcesz się żywić zdrowo, zawsze jadaj kolorowo. Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy. Białe owoce i warzywa to jedne z najzdrowszych na świecie. Zawierają mnóstwo przeciwutleniaczy, dzięki czemu hamują proces starzenia i obumierania komórek. Kalafior, cebula, por, seler, czosnek wzmacniają układ odpornościowy i działają przeciwzapalnie. Na przykład czosnek uznawany jest za naturalny antybiotyk, czyli białe owoce i warzywa to wrogowie infekcji. Naturalne witaminy znajdziemy tylko w warzywach i owocach. Najbardziej pożądane ich walory smakowe to słodkość, chrupkość i smaczność. Porcje owocowo-warzywne należy dostarczać do organizmu co najmniej 5 razy w ciągu dnia. Owoce i warzywa zawierają 3 cenne dla organizmu składniki. Kwas foliowy, błonnik, przeciwutleniacze. Obfitują również witaminę C. Oczyszczają organizm z toksyn, poprawiają koncentrację. Zapobiegają starzeniu się skóry. Chronią siatkówkę oka przed uszkodzeniami. Mogą zmniejszyć ryzyko raka, obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, pobudzić trawienie. Wybraliśmy klasę drugą A. Brawo! Która zajęła pierwsze miejsce. Konkurs plastyczny o bardzo trudnym, bo obszernym temacie zdrowy styl życia. Pierwsze miejsce, zwycięzcami tego konkursu są klasa piąta A. Brawo! Zaprosimy tutaj do siebie pana Piotra Gruszkę. Stajemy, trzymać piłkę, chłopaki. Dwójeczka czerwona, jedna piłeczka. Proszę, stań koleżanki. Żeby uprawiać sport, żeby być zdrowym, to oprócz warzyw i owoców, które tutaj macie i ładnie prezentujecie, musicie się bawić jak najwięcej na podwórku, na szkolnych salach. Żadnych komputerów, telefonów, tabletów.